Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa 1800. Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa. Wzór na sumę kątów dowolnego n kąta, czyli Sn, to jest n minus 2 razy 180 stopni. Czyli w naszym przypadku, gdzie n to jest oczywiście liczba kątów, liczba boków, l powiedzmy boków, to w naszym przypadku mamy, że n minus 2 razy 180 stopni to jest 1800 stopni. Dzielimy stronami przez 180, czyli mamy, że n minus 2 to się równa 1800 na 180, czyli 10. Czyli u nas n to się równa 12 i to jest odpowiedź D.